Zorganizowane przez Miejskie Centrum Kultury po raz pierwszy ostrowieckie spotkania turystyczne trwały przez całą sobotę i miały bardzo różnorodny charakter. Pierwszym elementem była wycieczka rowerowa na trasie Ostrowiec-Kunów-Ostrowiec. Wyruszenie ostrowieckich cyklistów na trasę poprzedziły jednak spektakularne popisy ich kolegów z Łodzi. Łukasz Cybulski, Krzysztof Cłapiński i Emil Jaskulski reprezentują Łódzkie Stowarzyszenie Cyklistów i od 7 lat doskonalą swoje umiejętności jazdy na replikach zabytkowych jednośladów. Historia rozwoju roweru zaczęła się 200 lat temu i takie rowery tutaj prezentowaliśmy. Pierwsze drezyna Karla Friedricha von Dreisa z 1816 roku. Na tym rowerze tutaj biegaliśmy. Dalej velocypedy Jean-Pierre Michaud, taki też ze sobą mamy. No i bicykle. Ta historia już roweru wygodnego, długodystansowego, no, która już z końcówki XIX wieku wtedy swoją historię rozpoczęła. Wasze kostiumy z jakiej epoki? Bo chyba nie sprzed 200 lat, bardziej współczesne. Tak, zrobione współcześnie, można powiedzieć z przełomu wieków. My stosujemy stroje też takie sportowe, gdyż prezentujemy, tak jak dzisiaj, prezentowaliśmy triki na bicyklach. To już są pierwsze rowery, w których można robić ewolucję, można jeździć bez trzymanki na jednym kole. Właśnie, co zaprezentowaliście? No, przede wszystkim jazdę na bicyklu, ABC bezpiecznej jazdy, wcześniej historia. Historia rozwoju, tak jak mówiłem, od kościotłuka, czyli od maszyny biegowej Karla Friedricha von Dreisa, kościotłuka, tak nazywano w Polsce te pierwsze rowery, gdyż po prostu bruk i twardość, twarde drewniane koła, po prostu tłukły kości, stąd tak nazywano. Następnie bicykle, no i pierwsze triki, ewolucje na nich związane, jazda bez trzymanki na jednym kole, jaskółka na bicyklu, to wszystko rzeczy, które można już było 130 lat temu robić na tych no, niezwykłych rowerach. No warto wspomnieć też o tych przebierankach w trakcie jazdy. Tak, no moda zawsze towarzyszy człowiekowi, również towarzyszy cyklistom. No właśnie, taki cyklista, który chciał się wybrać wieczorem na spotkanie, no nie wyglądał tak jak ja teraz tutaj w kaszkiecie i ten, miał melonik albo cylinder, frak na sobie albo surdut i dzisiaj zaprezentowaliśmy, że cykliści z pasją potrafią taki kostium przymierzyć, żyć nie schodząc z bicykla. W kilkudziesięcioosobowej grupie uczestników rowerowej wycieczki do Kunowa i z powrotem znalazło się dwóch mistrzów świata. Byli to ostrowiecki parlamentarzysta, legenda polskiego pięcioboju nowoczesnego Zbigniew Pacelt oraz medalista Igrzysk Olimpijskich i drużynowy mistrz świata w kolarstwie szosowym, były minister sportu Mieczysław Nowicki. W tym roku przejechałem już prawie 2000 km na rowerze. Pięciobój zamieniłem na rower, pływanie na narty. I tak sobie zmieniam. Latem rowerem, zimą na nartach. A nie było planów, żeby pięciobój przekształcić sześciobój i włączyć sporty rowerowe do konkurencji? Nie, no już mamy kłopot z końmi, także już następny sprzęt sześciobój by było trochę za dużo. I tak jak nazwa pięciobój nowoczesny, dzisiaj już strzelamy z laserów. Kiedyś strzelaliśmy z broni ostrej, dzisiaj jest strzelanie z pistoletu laserowego. Zgodnie z nazwą pięciobój nowoczesny. Przez 17 lat przygody sportowej, w tym wielkiego wyczynu, przejechałem prawie 400 tysięcy kilometrów, 10 razy świat dookoła. A oczywiście ta przejażdżka to taki akcent rekreacji. A to, co przed chwilą pan powiedział, czy robię to systematycznie, no niestety i uczulam w tym momencie też użytkowników wszystkich dróg, a szczególnie rowerzystów, na to, żeby uważali na szalonych kierowców. Ja przed 7 laty miałem niezbyt przyjemny taki wypadek, kolizję z samochodem. Zostałem najechany i od tego czasu, po 7 latach, dzisiaj po raz pierwszy wsiadłem na rower. A to za sprawą telefon od przyjaciela, od Zbyszka, że takie spotkanie będzie miało miejsce dziś. Oczywiście z jakimś tam wyprzedzeniem zaawizowałem swoją obecność, a tym bardziej jestem rad, że tutaj w Ostrowcu mogę być, bo przed laty, kiedy czynnie uprawiałem tą dyscyplinę, wygrałem wyścig. On się nazywał Szlakami Budowli Socjalizmu. No taki był czas, ale taki był czas i takie były najróżniejsze wydarzenia sportowe. Przypominam to sobie. I jedną z nagród na którymś z lotnych finiszy był rower marki Ukraina, który wręczyłem jakiemuś przygodnemu kibicowi. Chciałbym go chętnie zobaczyć. No, wiem, że to już dawno temu było, ale to tylko taki akcent. Poszukamy.
Po południu ostrowieckie spotkania turystyczne przeniosły się do kina Etiuda, gdzie m.in. rozstrzygnięto konkurs na ostrowiecką odznakę turystyczno-krajoznawczą. Wcześniej jednak warszawski podróżnik, polarnik i naukowiec Mikołaj Golachowski przez godzinę bardzo przekonująco udowadniał, że Antarktyka jest rajem. Jest przyroda w zupełnie nietkniętej postaci, człowiek jeszcze nie zdążył tego za bardzo przekształcić. I faktycznie to jest takie miejsce, gdzie ta jedność z przyrodą jest pełna. Nie jest pan istotą ciepłolubną, wynika z tego? Nie za bardzo, to prawda. I skąd to się wzięło? Od zawsze tak miałem. To nie jest tak, że ja teraz jestem odporny na zimno, bo jeździłem na Antarktydę, tylko odwrotnie. Ja zawsze chciałem jeździć na Antarktydę właśnie dlatego, że mi na ogół było za gorąco. Pierwsza wyprawa, kiedy nastąpiła i jak do niej doszło? W 2002 roku obroniłem doktorat na Uniwersytecie Warszawskim i zatrudniłem się w Polskiej Akademii Nauk w Zakładzie Biologii Antarktyki. I wtedy pojechałem na pierwsze swoje zimowanie na stację Arctowskiego. No na biegun sam południowy jeszcze nie dotarłem. Byłem na biegunie północnym, owszem, ale na... Tam łatwiej dotrzeć, tak? No tam łatwiej dotrzeć, bo można na przykład dopłynąć. Natomiast dwukrotnie zimowałem na stacji Arctowskiego. Oprócz tego byłem jeszcze na dwóch wyprawach letnich, a od 5 lat pracuję jako przewodnik turystyczny właśnie w Antarktyce i w Arktyce. Na czym polega funkcja przewodnika po tych polarnych okolicach? Pływam na statku z turystami i opowiadam im o zwierzętach, które tam mieszkają, opowiadam im o warunkach, jakie tam panują. Przy okazji wożę ich też zodiakiem, czyli takim pontonem z silnikiem. Prowadzę ich do kolonii pingwinów albo na stacje badawcze, różne ciekawe miejsca. Psie zaksięgi, klimaty z literatury Jacka Londona, to już nie to raczej? No już nie, już ostatnie psy były na Antarktydzie w 1989 roku. I od tej pory tam nie wolno przywozić żadnych obcych gatunków. No, natomiast no, w Arktyce jak pracuję, to tam rzeczywiście z psami jeszcze mamy kontakt i one tam są jak najbardziej obecne. Z najniższą temperaturą, jaką się pan zetknął, to ile to wynosiło inny minus? No to jest dosyć zabawna sprawa, bo najniższa temperatura, jaka była na Antarktydzie w czasie moich dwóch zimowań, to było minus 27 stopni. Najniższa notowana na polskiej stacji to było minus 32 i tak naprawdę w życiu to najbardziej zmarzłem, jak mieszkałem w namiocie nad Rospudą. Antarktyka, czyli z wizytą w raju, taki tytuł nosiła multimedialna prezentacja Mikołaja Golachowskiego. Finałem ostrowieckich spotkań turystycznych był świetny koncert formacji Natural Beat Band z Andrzejem Kochołem w składzie. Na dłuższą relację i rozmowę z liderami grupy zapraszamy za tydzień.